Można też urodziłam w Warszawie, w miastem metropolitarnym, Piaseczna. No, no. W czasach studenckich na dzisiejszym Ursynowie było pole doświadczalne RGGW i ja tam sobie próbowałem różne maszyny rolnicze. Dzisiaj już nawet nie używane. Miastem Ursynowie? Ursynowie, tak, no bo uczelnia była w starym Ursynowie w pałacu pana Ursyna Niemcewicza, a vis-a-vis po drugiej stronie, tu gdzie teraz kampus, to było jedno wielkie pole. Znaczy w dzieciństwie to myśmy na tych polach, gdzie jest miasteczko Wilanów, to chodziliśmy sobie po prostu bawić się. Cześć Kasiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. A nasze dziewczyny są? A kogo masz na myśli? Biura Rady. No, gdyby nie one, to byśmy, nazwy tu nie było pewnie. Dzień dobry Państwu, tak. Jestem jak najbardziej. No to przecież. Dzień dobry, no właśnie. Pod hasłem Powiat Piaseczyński występuje pani Monika, ale również pan Zdzisław Lis. Witamy pana starostę. Panie starosta, niech pan się odezwie. Witam, witam. O właśnie. Jestem w otoczeniu pięknych kobiet. A. Pani naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, pani Ela Pieś jest ze mną i pani naczelnik KTR-u Magda Wisniewska. Jak tam jakieś szczegóły dotyczące tych projektów uchwał, to mam tutaj panie do dyspozycji. To masz wsparcie, doskonale. Wsparcie, tak jest. Świetnie. Ale też niektórzy mają lepiej. To jest ważne, to ma życie, no i wyżywienie klawę. Kamera za pamięta tak, że mam. I trzeba było wyciszone. Jest 15:01. Jak wygląda nasza sekwencja? Witamy pana przewodniczącego. Zdaje się, że zbliżamy się do osiągniętego, albo też już przekroczyliśmy kworum, próg wymagalnych, żeby było kworum. Pani Moniko, może pani sprawdzić listę? Pan Dariusz Galicz.
Jestem. Pan Michał Brzesło. Jestem. Pan Ksawery Gut. Pani Iwona Jackowska. Jestem. Pan Rafał Jaszczak. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem. Pan Robert Lichocki. Jestem. Pan Zdzisław Lis. Jestem. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem. Pan Kazimierz Porębski. Jestem. Pan Włodzimierz Rasiński napisał, że jest obecny. Pan Antoni Rosłon. Jestem. Pan Marek Rutowicz. Jestem. Pani Katarzyna Strzelecka. Dzień dobry, jestem. Pani Aleksandra Wójcik. Dzień dobry, jestem obecna. 13 osób obecnych na tą chwilę. To tylko powtórzmy, czy pan starosta Sabery jest z nami? Nie słyszę. O, witamy pana przewodniczącego Komisji Zdrowia. Pan Krzysztof Kaczczycki jest z nami. Witamy. Dobrze, proszę państwa, to jeśli państwo pozwolą, to rozpoczniemy posiedzenie komisji, bo czas ucieka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Żałuję, że w takiej formule, a nie w innej, kiedy można patrzeć sobie w oczy. Mam nadzieję, że pozostałe osoby jeszcze do nas dokooptują, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby uchwały, jakie dzisiaj komisja podejmie, były podjęte maksymalną liczbą głosów. Proszę państwa, otrzymali państwo zaproszenie wraz z tematyką posiedzenia. Pozwólcie jeszcze, że przywitam pana Tadeusza Waśkiewicza, naszego skarbnika. Dzień dobry państwu. Świetnie, cieszę się, że pan nas słyszy. W porządku obrad na dzień dzisiejszy postanowiliśmy przygotować się do sesji, która już jest ogłoszona na 1 grudnia. I w związku z tym kilka uchwał, które są przewidziane na posiedzenie dzisiejsze, związane jest ściśle z tym, z tą projektem, programem sesji Rady Powiatu. Ale również postanowiliśmy skorzystać z przywileju, jaki mają wszystkie komisje, aby przed sesją grudniową planowaną na 17 grudnia. Na 17 grudnia. Na 17 grudnia, żeby przedyskutować projekt budżetu na rok 2021, no i związane z tym zmiany w tak zwanej WPF-ie. Tak? Wobec czego to będzie temat też przewidziany na dzisiejszy porządek obrad. Wobec tego omówimy sobie ten projekt i ewentualnie zgłosimy poprawki, bądź też bez poprawek przyjmiemy jako dostatecznie dobre. Następnie mamy wolne wnioski i sprawy różne oraz przewidujemy zamknięcie jeszcze dzisiaj posiedzenia naszej komisji. Czy do porządku ktoś chciałby coś wnieść? Nie słyszę. Rozumiem, że nie ma głosów
wnoszących uwagi do porządku. W związku z tym pozwolę pierwszy sobie wnieść pewną zmianę i myślę, że szanowni państwo to uszanują. Witamy pana starostę. Mianowicie, ponieważ jest wśród nas pan Tadeusz Waśkiewicz, a już dzisiaj to pewnie jest jego dodatkowa godzina pracy, to pozwólcie państwo, nie będą mieli przeciwko temu. Zaczniemy od punktu trzeciego przewidzianego na dzień dzisiejszy, czyli omówienia projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że członkowie komisji zaakceptowali taki porządek obrad. Ja się sprzeciwiam, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, sprzeciwiam się. Ja pana słyszę. Czy pan ma jakieś uwagi na ten temat? No oczywiście, bo ja w punkcie trzecim mam wolne wnioski i sprawy różne. Natomiast punkt drugi dotyczy uchwał i w tej sprawie przyszły do mnie panie naczelnik. Chciałbym się tutaj trzymać. Jasne. Panie starosto, z całym szacunkiem dla pana i pana sympatycznych pań, patrzy pan na porządek, który był zaproponowany pierwotnie. W pierwszej wersji. W drugiej wersji porządku mamy punkt trzeci pod tytułem omówienie projektu uchwały budżetowej. I jeśli w dalszym ciągu nie będzie tak stanowczych protestów, jak wnosił pan starosta, to zacznijmy od budżetu. W dalszym ciągu sprzeciwiam, panie przewodniczący. Proszę? W dalszym ciągu się sprzeciwiam. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy, ponieważ rozmowa o budżecie będzie trwała co najmniej 2 godziny. Zapewniam pana. W związku z tym przez 2 godziny panie będą czekały tutaj w gabinecie. No dobrze. Ponieważ to był mój wniosek. Dlaczego nie można to robić zgodnie z porządkiem przyjętym? Dobrze. Proszę państwa, więc ponieważ to ja zgłaszałem ten wniosek o zmianę porządku, to również ja mam przywilej wycofania tego pomysłu. Przyjmując racjonalne argumenty pana starosty, przystąpimy do procedowania w kolejności proponowanej pierwotnie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Zaczynamy w takim razie bez dalszej zwłoki. Mamy do zaopiniowania projekty uchwał. Pierwszy projekt w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu na zawarcie porozumienia z Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę, podejrzewam, że pan starosta właśnie jest przygotowany do zreferowania tego projektu. Postaram się wszystkie te 4 punkty w punkcie drugim omówić szybko, tak żebyście mogli państwo przejść od razu do omawiania budżetu. Gmina Góra Kalwaria wystąpiła z inicjatywą uruchomienia linii autobusowej między Górą Kalwarią a Grójcem przez Chynów. Spotkaliśmy się w tej sprawie i podjęliśmy pewne zobowiązania polegające na tym, że operatorem, znaczy organizatorem tej linii będzie powiat grójecki, a ze strony powiatu piaseczyńskiego oczekuje się tylko współfinansowania tego projektu. Koszt tego projektu to jest 6 tysięcy, jak dobrze pamiętam, 6 731 zł. Jest to koszt roczny. Pozostałe koszty ponosi wojewoda i samorządy Grójecki i Góry Kalwarii. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Proszę uprzejmie, otwieram dyskusję. Czy dobrze było mnie słychać? Nie wiem, czy... Ja słyszałem. Znakomicie, panie starosto. Słucham? Było dobrze, wszystko słychać. Nie ma chętnych do głosu. Głosujmy, nie traćmy czasu. Gdyby byli chętni, to by się już chyba zgłosili, prawda? No troszkę zawsze z opóźnieniem są te zgłoszenia, w związku z tym daję zawsze odrobinę czasu na przemyślenia. Szanowni państwo, my powtarzamy w zasadzie, przerobiony już taki projekt umowy między PKS-em Grójeckim a powiatem piaseczyńskim i Tarczynem.
autobusy chodzą, gmina dopłaca, a pozostałe pieniądze pochodzą od wojewody. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę, pani Moniko, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów jest za zaakceptowaniem projektu uchwały dotyczących transportu? Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Jestem za. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Lichowski. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Kazimierz Porębski. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Pan Włodzimierz Rasiński. Za. Pan Antoni Rosłon. Jestem za. Pan Marek Lutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Jestem za. Jeszcze raz zapytam, pan Włodzimierz Rasiński. 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. Komisja zaaprobowała projekt uchwały w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego. Bardzo proszę, następny temat, panie starosto. Czy pan starosta Lis mnie słyszy? Dziękowałem komisji za przyjęcie tego projektu. Chciałem tylko zaznaczyć, że w chwili obecnej jeden wozokilometr kosztuje 3,36, z czego 3 złote pokrywa wojewoda, a resztę pokrywają samorządy. W związku z tym na dzień dzisiejszy tak przygotowaliśmy projekt uchwały. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, a mam nadzieję, że to się nie zmieni, że w przyszłym roku na przykład ta dotacja nie ulegnie zmniejszeniu, a może zwiększeniu. Chciałem tylko po prostu tak woli uczciwości państwa uprzedzić. Jeżeli chodzi o kolejną uchwałę, jest to uchwała dotycząca uruchomienia linii komunikacyjnej z Tarczynem. Jest to kontynuacja tej uchwały, znaczy tego projektu, który realizowaliśmy w tym roku po stronie Tarczyna. I tutaj jesteśmy organizatorem tego projektu, tego przewozu, ale z tej nie ponosimy żadnych kosztów z tego tytułu, ponieważ gmina Tarczyn dofinansowuje ten projekt w wysokości 26 tysięcy z groszkiem, a od wojewody dostajemy ponad 200 tysięcy na realizację tego projektu. Jedyne co po naszej stronie to organizacja tego projektu, no i trochę czasu spędzonego przez urzędników KPR. Dziękuję uprzejmie. Linie się nie zmieniły, są w tej chwili 2 linie. Tarczyn, Komorniki, Gąski, Głoszków, Piaseczno i Tarczyn, Komorniki, Głoszków, Piaseczno. 2 linie. Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy w tej sprawie ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę państwa, mamy dobre doświadczenia z tego roku z tą właśnie linią komunikacyjną. Chciałbym powiedzieć, że mieszkańcy gminy Tarczyn są zadowoleni z takich łatwych połączeń z miastem powiatowym. Tyle tytułem komentarza. A teraz bardzo proszę pani Moniko, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów jest za wyrażeniem zgody na zawarcie umowy i przedłużeniem tejże umowy na rok 2021? Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Jestem za. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Lichocki. Jestem za. Pan Zdzisław Lis.
Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Kazimierz Porębski. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Pan Antoni Rosłon. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Jestem za. 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. Komisja przyjęła uchwałę, którą będę prezentował na posiedzeniu Rady Powiatu. Panie starosto, prosimy o następny punkt. Dotyczy to gospodarowania mieniem. Kolejny projekt uchwały dotyczy określenia zasad gospodarowania mieniem powiatu piasecickiego. I teraz mam pytanie do Państwa. Czy życzycie sobie, abym te zasady przeczytał w całości? Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć stron. Wydaje mi się, że nie. No, każdy z radnych otrzymał ten projekt. Ja proponuję, żeby zadawać pytania ewentualne, jeżeli są, i może no, w skrócie powiedzieć, o co chodzi w tej uchwale po prostu. Panie przewodniczący, jaka jest decyzja pani? Panie starosto, myślę, że zgodzimy się, że całości nie warto czytać, chyba że niektóre punkty wzbudzą powód do debaty. Zwyczajowo czytamy uchwałę, treść podstawową, i jeśli będą jeszcze jakieś uszczegółowienia, to zapewne pan i eksperci wokół pana wyinterpretują poszczególne zapisy w tej uchwale, która jak widać wnosi pewne nowości do dotychczasowej praktyki gospodarowania mieniem, więc jest istotna uchwała. Wobec tego czekam, proszę. Tak? Treść uchwały mam. Przeczytajmy treść uchwały. Uchwała Rady Powiatu Piasecińskiego w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem powiatu piasecińskiego na podstawie artykułu 12 punkt 8 litera A i artykułu 40 ustęp 1 i 2 punkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zasady gospodarowania mieniem powiatu piasecińskiego, w tym w szczególności nabywania i zbywania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierające kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca zakup nieruchomości powiatu piasecińskiego. Punkt 2. Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości oddanych w stały zarząd w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu piasecińskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 12 punkt 8 litera A ustawy z 5 czerwca o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W dniu 30 października 2003 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę nr 11/2/03 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób powiatu piasecińskiego. W dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd Powiatu Piasecińskiego podjął uchwałę 94/3/12 w sprawie określenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnej stanowiących mieszkaniowy zasób nieruchomości powiatu piasecińskiego. W dniu 25 kwietnia 2019 roku Rada Powiatu Piasecińskiego podjęła uchwałę 7/3/19 określającą zasady gospodarowania mieniem powiatu w zakresie obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Powstała zatem potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Piasecińskiego uchwały ustalającej zasady gospodarowania. W związku z powyższym przygotowanie uchwały jest
zasadne. I teraz w skrócie. Zasady gospodarowania, tak jak czytałem tutaj w treści uchwały, zostały podzielone na... Jeszcze raz włącz. To jest? Halo? Słyszałem jakiś głos, nie wiem, to komentarz do mnie. No żeluj, to Włodek, tylko sprawdza, czy go słychać. No. Aha. Zasady gospodarowania. Ten dokument został podzielony na cztery punkty i każdy z nich odnosi się do różnego sposobu gospodarowania nieruchomością. I tak, w rozdziale drugim, rozdział drugi dotyczy nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Rozdział trzeci, zbywanie i zamiana nieruchomości, okay. Użytkowanie wieczyste. Rozdział czwarty, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd. I rozdział piąty, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości. Chcąc skrócić moją wypowiedź do minimum, chciałbym powiedzieć, że te wszystkie regulacje, które tutaj są, ograniczają działania, kompetencje zarządu w jednym przypadku do kwoty 100 tysięcy złotych. W przypadku nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Prawda? Czyli możemy dysponować i nabywać i zbywać nieruchomości, których cena nie przekracza 100 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty decyzję podejmuje Rada Powiatu. To samo dotyczy zbywania i zamiana nieruchomości oraz oddawania w użytkowanie wieczyste. Też tutaj ograniczeniem jest kwota 100 tysięcy złotych. I teraz mamy punkt oddawania nieruchomości w trwały zarząd, który moim przekonaniem jest tutaj istotnym punktem tej całej uchwały. W związku z tym, że zarząd chce przekazać trwały zarząd obiekty zarządzane, nasze obiekty zarządzane, to placówki oświatowe, głównie placówki oświatowe, stąd powstał ten punkt, który mówi o oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd. I chcielibyśmy, aby dyrektorzy szkół, dysponując takim aktem prawnym jak trwały zarząd, mogli lepiej gospodarzyć, czy lepiej organizować pracę danej jednostki. I tutaj są wypisane forma, w jakiej my proponujemy, aby szefowie placówek oświatowych mogli to realizować. No i kolejny punkt, i tutaj też jest ograniczenie, i tutaj występuje ograniczenie to tych trzech lat, że powyżej jednostka organizacyjna, może przeczytam ten punkt istotny, że jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w trwałym zarządzie ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie. I to będzie kompetencja dyrektora. Na okres jednego miesiąca z równoczesnym pisemnym zawiadomieniem zarządu za pośrednictwem właściwego wydziału. Na okres powyżej jednego miesiąca do trzech lat po równoczesnym pisemnym zawiadomieniu zarządu powiatu za pośrednictwem właściwego wydziału. Na okres powyżej trzech lat na czas nieoznaczony za zgodą zarządu powiatu wyrażoną w formie uchwały i za zgodą zarządu powiatu wyrażoną w formie uchwały w przypadku, gdy o umowie najmu, dzierżawy lub użyczenia zawarty na czas oznaczony, strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość lub jej część. I to jest taka główny cel. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi o sprawniejsze zarządzanie nieruchomościami. Chodzi o to, żeby dyrektorzy szkół nie zwracali się do zarządu w momencie, kiedy chcą wynająć pojedynczą salę dydakcyjną na przykład naukę języka angielskiego jakiemuś podmiotowi, tak, gdzie ten podmiot chciałby tam prowadzić jakieś zajęcia. Tak. I tak mniej więcej to wprowadza pewną swobodę w dysponowaniu tej nieruchomości. No i kolejnym punktem, czyli punkt piąty, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości. I tutaj też zarząd powiatu jest ograniczonym okresem trzech lat, i tutaj w paragrafie 18 czytamy, że wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu i to jest chyba istotny zapis tego punktu, tego rozdziału piątego. To byłoby tyle mojego komentarza. Jeżeli macie Państwo pytania, jest tutaj obok pani
obok mnie pani naczelnik Ela Piech i spróbujemy odpowiedzieć państwu na wszystkie wątpliwości. Dziękuję bardzo panu staroście. To rzeczywiście, jak państwo się zorientowali, jest nowatorska uchwała, bardzo, bardzo ułatwiająca pracę i nam, komisji i zarządowi, a jednocześnie usprawniająca obrót czy też dysponowanie mieniem, bo choćby w tym przypadku wynajmowania czy też oddawania w trwały zarząd, w sytuacji, kiedy do tej pory była chęć na taką czynność, to najpierw musiała nasza komisja to zaopiniować, potem Rada Powiatu, potem dopiero zarząd podpisywał umowę i trwało to co najmniej miesiąc. Teraz będzie to znacznie krótsza droga. Również ten zapis o 100 tysiącach złotych myślę, że bardzo też usprawnia takie łatwe decyzje związane z gospodarowaniem mieniem. Wszystkie poważniejsze będziemy po staremu rozpatrywali jako komisja i Rada Powiatu. Tyle mojego komentarza, a teraz bardzo proszę, otwieram debatę. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tych kwestiach? Zdaje się, że pan Antoni się zgłasza, ale nie włączył mikrofonu, w związku z tym nie słyszę. Włączył, ale pan Kowalczuk mu wyłączył, więc ja też również chciałbym zabrać głos w dyskusji. To nie wiem, Antoni może ty pierwszy, bo rozumiem, ty się zgłosił. Dobrze, potem pan Michał. Mam pytanie, mianowicie może na wstępie najpierw odczytam, że obowiązują obecnie takie dwie uchwały Rady Powiatu. Jedna z 2003 roku i dotyczy to zasad wynajmu lokali mieszkalnych i druga, którą już my w tej kadencji podjęliśmy, to jest z 25 kwietnia 2019 roku. I to jest uchwała określająca zasady gospodarowania mieniem. W związku z tym wydaje mi się, że w uchwale powinien być dodatkowy paragraf dotyczący nieważności tych dwóch uchwał. Uchwała, którą pan wymienił w pierwszej kolejności, jest z 2003 roku, mówi w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. My w tej naszej uchwale nie mówimy o lokalach mieszkalnych. Mówimy o lokalach mieszkalnych i ta uchwała określa zasady wynajmowania lokali mieszkalnych będących w zasobie powiatu piaseczyńskiego. Natomiast panie starosto, ta druga wyraźnie ma tytuł określająca zasady gospodarowania mieniem powiatu piaseczyńskiego. To jest ta uchwała, którą podjęliśmy w tej kadencji. I wydaje mi się, że ta uchwała nie powinna obowiązywać i powinien być paragraf wykreślający akurat tę uchwałę. No, w treści uchwały czytamy, że to jest zasady gospodarowania mieniem w zakresie obciążania nieruchomości wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Obciążania nieruchomości. Czyli ustanawiania służebności. Tu głównie chodzi o nieruchomości drogowe. Tak, służebności, tak żeby i do tego są chyba podane, o ile dobrze pamiętam, stawki za te nieruchomości. Troszeczkę inna uchwała. Nie chcieliśmy tego wszystkiego mieszać w jednej uchwale, z uwagi na to, że wydaje mi się, że wygodniej się pracuje, jeżeli pewne kompetencje tych uchwał są trochę podzielone. Jeśli nie ma kolizji między tymi dwoma uchwałami, to ja po prostu wycofuję. Nie ma. Panie przewodniczący komisji, nie ma żadnej kolizji. Dobrze, dziękuję. To jest autorytatywne stwierdzenie i podpisy pod uchwałą, jakie obserwuję pana radcy prawnego, pana starosty i pani naczelnik Piech. Rozumiem, że uchwała została doskonale przeanalizowana. O głos prosił pan Michał. Bardzo proszę, pan Grzesło. Dziękuję bardzo. Znaczy, jeżeli rozumiem, że została uchwała doskonale przeanalizowana, to moje pytanie brzmi, czy ona jest analogiczna do innych uchwał i była w innych samorządach, czy jest to po prostu jakaś nowatorskie
rozwiązanie, które nigdzie indziej nie funkcjonuje. A druga taka refleksja, to mam, odnoszę wrażenie, że po prostu no, my jako Rada Powiatu przestaniemy jakby dyskutować, debatować nad większością zagadnień z zakresu nieruchomości. Rozumiem, te większe projekty powyżej 100 tysięcy złotych będziemy informowani, natomiast no, zarząd w jakiś sposób nas wyrowuje z informowania i podejmowania decyzji no, w tego typu sprawach, tak? Więc uważam, że nie do końca podzielam entuzjazm, jeśli chodzi o jako radny, tak? Może jako członek zarządu bym patrzył na to inaczej, natomiast jeśli chodzi o kwestie kontroli dostępu, uważam, że to uchwała w jakiś sposób nie przyczyni się dobrze do naszej pracy. Więc proszę o odpowiedzenie na pierwsze pytanie. Dziękuję serdecznie. Czy pierwsze... pan chciałby od razu, czy zbierzemy kilka pytań? Może po kolei. Dobrze, proszę. Pierwsze pytanie dotyczyło nowatorskości tej uchwały. To nie było moje określenie, to ja tego nie określałem jako... No nie, zrozumiał mnie pan przewodniczący określił, natomiast ja chciałbym się dowiedzieć... Słowo twórcze... Pana starosty, czy podobne uchwały funkcjonują w innych samorządach, czy jest to po prostu wynik wewnętrznej pracy naszych urzędników i zarządu? Przygotowując ten projekt uchwały, tutaj pani naczelnik mnie zapewnia, że w większości, niemalże we wszystkich powiatach funkcjonują tego typu uchwały, w związku z tym trudno nazwać ją nowatorską, po prostu porządkujemy pewne sprawy. Co do drugiego punktu, że tutaj wchodzimy w kompetencje, chcemy zabrać kompetencje Radzie Powiatu, to oprę się, moje wyjaśnienie oprę na pewnym przykładzie. Niedawno PGNiG wystąpiło z propozycją wykupienia nieruchomości będącej nieruchomością sąsiednią obok naszej nieruchomości w Łubiskach, obok szkoły w Łubiskach. Jest to nieruchomość o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, która nie ma komunikacji z drogą. Jest to tak jakby wcinka w naszą nieruchomość, taki fragment naszej nieruchomości o powierzchni kilkudziesięciu metrów. Wynegocjowaliśmy 10 tysięcy złotych za tą nieruchomość i musiała przejść, być przeprowadzona cała procedura i na Radzie Powiatu radni decydowali o zakupie, oczywistym zakupie nieruchomości za 10 tysięcy złotych. No to są takie przypadki, proszę Państwa, i takich przypadków jest kilka. Zarząd jest bardziej operatywny, jeżeli chodzi o spotkania, tak? Państwo spotykacie się raz na miesiąc, a czasami sprawy są na tyle błahe, że radni nie muszą się tym zajmować, z całym szacunkiem oczywiście dla Rady Powiatu. I tak naprawdę tych nieruchomości poniżej tych 100 tysięcy złotych w moim przekonaniu będzie niewiele. I tutaj niczemu nie ujmując, Rada Powiatu jeszcze będzie miała naprawdę co robić, jeżeli chodzi o gospodarkę nieruchomościami. Dziękuję. O głos prosiła pani Magdalena Kosior. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Ja osobiście bardzo nie lubię uchwał, które ograniczają kompetencje radnych. Jest pewna drobna różnica między 10 tysiącami i 12 tysiącami złotych. Jeżeli chodzi o wynajem budynków szkolnych, myślę, że dobrze by było, żebyśmy też wiedzieli, komu są wynajmowane. Bo wartość nieruchomości 100 tysięcy złotych to jest całkiem spory kawałek tej nieruchomości. Moje doświadczenia z wynajmem lokali różnym firmom, NGO-som, które do tutaj wchodziły na przestrzeni lat funkcjonowania jako rodzic, czy w razie rodziców, czy rodzice profesjonalne, też są różne. I myślę, że dobrze by było, że błahe sprawy ograniczyły 10 tysięcy złotych, a nie 100 tysięcy, a jeżeli zostanie taka forma, ja będę głosowała przeciwko. Bardzo dziękuję. Jak zwykle można? Proszę, proszę. Jak zwykle nie nadążam za Magdą. Nie wiem, o jakich 100 tysiącach złotych pani radna mówi w przypadku wynajmowania nieruchomości. Mówimy o 100 tysiącach w przypadku
nabywania lub zbywania nieruchomości. Jeżeli chodzi o wynajmowanie nieruchomości, to ja nie widzę powodu, dla którego pani radna miałaby kwestionować decyzję pani dyrektor, która mogłaby tą swoją nieruchomością dysponować. Proszę mi powiedzieć, tym bardziej, że do tej pory pani radna nie była o tym informowana, tak? Jeżeli pani dyrektor chciała wynająć jakieś pomieszczenie w szkole, zwracała się z tym do zarządu, a nie do Rady Powiatu. I to jest taka drobna różnica. Zachęcam panią radną do wczytania się w dokument. No chyba to cały komentarz do tego, do tej wypowiedzi. Dziękuję panie starosto. Chciałbym tylko uświadomić radnym, którzy nie byli w poprzedniej kadencji, takie zjawisko jak na przykład hala sportowa w Górze Kalwarii, którą żmudnie budowała jeszcze poprzednia kadencja albo dwie i którą to salę przybudowaną do gastronomika w górze do dyspozycji rada oddała pani dyrektor tegoż technikum. I na potrzeby treningów dla klubów miejscowych czy dla innych chętnych do korzystania z tej powierzchni upoważnienie miała dyrektorka. Myślę, że to było dobre rozwiązanie i warto je upowszechniać, żeby była świadomość taka. Panie przewodniczący. Tak? Ja też przepraszam. Nie wiem, pani Magda czy ja? To bo pan już odpowiedział, panie starosto. Ale chciałbym uzupełnić wypowiedź jeszcze. Można? Tak, proszę, panie starosto. Ja na zarządzie przedstawiając tą uchwałę proponowałem również rozwiązanie, które się sprawdziło doskonale w gminie Piaseczno. Mam pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o te działania, dlatego chciałbym te doświadczenia i dobre praktyki przenieść na powiat piaseczyński. Polega to na tym, że dyrektorzy wynajmując salę we własnych budynkach szkolnych, oczywiście wynajmują to odpłatnie. I te pieniądze wracają do szkoły jako taka swego rodzaju wsparcie szkoły w różnych działaniach. I wtedy pani dyrektor nie musi występować do zarządu powiatu o to, żeby zarząd powiatu wyraził zgodę na wymalowanie za 2,5 tysiąca złotych sali, tylko mając te pieniądze, może, tak powiem, bardziej elastycznie dysponować takimi drobnymi pracami, jak wymiana klamki czy naprawa drzwi. I chciałbym na to zwrócić uwagę. To się doskonale sprawdziło w gminie Piaseczno. Niektórzy dyrektorzy rocznie zarabiają na tym, można powiedzieć zarabiają, tak? Po kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z tym wydaje mi się, że warto taką inicjatywę podjąć. Dziękuję. Widzę rękę pani Magdaleny Kozior ad vocem, rozumiem? I tak, potem pan Krzysztof Kasprzycki. Proszę państwa, mój syn był uczniem szkoły na Ursynowie, która roczny dochód tej szkoły był 3 miliona złotych z wynajęcia boisk, części szatni, z wynajęcia miejsc pod sklepiki, z wynajęcia praktycznie całej infrastruktury sportowej, która była infrastrukturą szkolną. WF był prowadzony poza tą infrastrukturą z takich powodów, że po prostu firmy tak miały podpisane umowy, że nie szartują miejsca dla dzieci. W związku z tym będę nadal głosowała przeciwko kontroli wynajmu przez dyrektorów szkół. Nie wiem, gdzie trafiały te 3 miliona złotych, które ta szkoła generowała. Nadal ta szkoła tam funkcjonuje, dyrektor funkcjonuje. Mam nadzieję, że kiedyś się zajmie tym jakaś kontrola z góry. Natomiast mówimy o kosztach 3 miliona złotych, które były przychód z tytułu wynajmu obiektów sportowych, które były całkowicie poza kontrolą radną. Także w związku z moimi doświadczeniami, bardzo złymi, bo to nie jest tak, że my coś robimy w dobrych intencjach, jak to się mówi, trakcie zbyt kontroli zbyt. Ponieważ ja reprezentuję przede wszystkim mieszkańców, to wolę tę kontrolę nadal pełnić, mimo że się mi za to wszystkim podoba. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Widzę rękę pana Krzysztofa, ale chciałbym oddać głos staroście, bo pan Gut chciałby zabrać głos w sprawie. Znaczy ja chciałbym się odnieść do tego, co Magda mówi. No, Magda, nikt ci nie odbiera
nie odbiera tego, żebyś kontrolowała jako radna w ramach swoich kompetencji to, w jaki sposób dyrektorzy wynajmują salę gimnastyczną. Natomiast jako radna nie masz wpływu na decyzję dyrektora. Taki wpływ na decyzję dyrektora ma tylko i wyłącznie zarząd i do tej pory dyrektor musi zwrócić się do zarządu o zgodę i to jest kompetencja zarządu, a nie rady. Natomiast my nie chcemy, żeby dyrektor do nas się zwracał o zgodę. Chcemy oddać trwały zarząd tej nieruchomości i dyrektorom dać wolną rękę. No tak jak powiedział Zdzisław, nie chcemy się zajmować wynajmem, nie wiem, 5 klas lekcyjnych na weekend czy po zajęciach szkolnych na jakieś inne zajęcia, które w szkole nie są prowadzone, czy na godziny wieczorne na wynajem z sali gimnastycznej. Oczywiście dyrektor ma świadomość i w naszych szkołach tak jest, że te wynajmy mogą być poza godzinami planu lekcji, jaki dyrektor sobie ustala. I czy ty jesteś za, czy nie, to i tak to będzie miało miejsce, czy ta uchwała została podjęta, czy nie, bo ta uchwała w ogóle nie o tym mówi. Ta uchwała akurat w tej kwestii zwalnia zarząd z podejmowania takiej decyzji i daje decyzję tylko i wyłącznie dyrektorowi, więc ja rozumiem, że ty byś chciała wszystko i nad wszystkim mieć pieczę i wszystko kontrolować, ale to nie jest kompetencja rady i ta uchwała kompletnie w tym zakresie żadnych kompetencji z rady nie zdejmuje. Także proponowałbym, żebyś czytała się dokładnie ten projekt uchwały i jeżeli czegoś jeszcze nie rozumiesz, to ja chętnie to wyjaśnię. Dziękuję. Dziękuję, panie starosto. Ja widzę ręce podniesione, ale pozwólcie, że dam głos na chwilę panu Krzysztofowi Kastyckiemu, który jest gościem naszej komisji. Bardzo proszę króciutko. Panie Krzysztofie, proszę włączyć mikrofon. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem tylko zapytać, czy byłaby możliwość dokonania autopoprawki w tej uchwale polegającej na tym, żeby dopisać do tej uchwały jedno zdanie, mianowicie przy transakcjach poniżej 100 tysięcy złotych, czyli czyli transakcjach do pułapu, w którym zarząd ma, nazwijmy to, wolną rękę, żeby po prostu nie wpisać obligatoryjnie nie wpisać informowania Rady o tego typu decyzjach, co i tak podejrzewam byłoby bez pewnie tego zapisu w sprawozdaniach z działalności zarządu. Natomiast żeby też uspokoić niektórych radnych, czy te obawy, wpisać takie obligo do tej uchwały i tyle. Dziękuję. Głos konstruktywny, aczkolwiek wydaje mi się, że rzeczywiście byśmy trochę tą uchwałę przegadali. Zwracam uwagę wszystkich Państwa na tytuł uchwały. To jest określenie zasad. Również zasadą jest to, że przy każdej kolejnej sesji Zarząd Powiatu składa sprawozdanie z podjętych decyzji. Myślę, że tutaj nie ma na ten temat już powodu do jakichś uszczegółowień. Ale to jest moje zdanie, jeśli będzie zgłoszony taki wniosek formalny, będziemy głosowali. W międzyczasie bardzo proszę o głos, prosiła pani Iwona Jackowicz. Dziękuję bardzo. Ja chciałam króciutko powiedzieć tylko, że odczytuję tę uchwałę po prostu jako usprawniającą działanie zarządu, usprawniającą na linii zarząd rada, zarząd dyrekcję szkół. I to jest jakby oszczędność czasu dla wszystkich, więc będę głosowała za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Grzesło, czy jeszcze pan chciałby zabrać głos? Tak. Znaczy ja mam kwestię tych 100 tysięcy złotych. Mnie jakoś zastanawia, skąd ta kwota. Dlaczego nie 50, nie 60, tylko 100 tysięcy złotych i rozumiemy, mamy zamiar kupować mienie do takiej kwoty, czy zbywać mienie. Więc dlaczego mamy jakby jako Rada nie podejmować tej decyzji? Rozumiem, mogą to być jakieś, nie wiem, paski drogowe, tak, czy inwestycje, natomiast no też sobie wyobrażam sytuację, że mienie można podzielić na kilka części po 100 tysięcy złotych i sprzedać mienie w takiej formie, jeżeli już rozmawiamy w jakiś sposób hipotetyczny. Bez informowania, bez podejmowania decyzji przez radnych.
Dziękuję. Który z panów starostów chciałby skomentować tę wypowiedź? Ja mam rękę podniesioną. Bardzo proszę, panie starosto. Najpierw odniosę się do wypowiedzi pana Karczyńskiego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy państwu co miesiąc dawali sprawozdanie z zakupionych lub zbywanych nieruchomości, które będą zbywane w oparciu o wprowadzony ten regulamin, jeżeli państwo go zaakceptujecie. I możemy państwu podawać, jakie działki, nie wiem, drogowe, kawałki terenu zostały w tej kwestii, zostały kupione. Taką listę będziecie dostawali. Czy ona się wam do czegoś przyda, czy nie, no to już sami będziecie osądzać. Tak, także możemy to w paragrafie, nie wiem, szóstym dopisać, że zarząd zobowiązuje się, czy że ten regulamin zobowiązuje zarząd do comiesięcznego sprawozdania dotyczącego gospodarki tymi nieruchomościami. Poniżej 100 tysięcy złotych, no bo powyżej 100 tysięcy złotych państwo będziecie podejmowali decyzję. Co do tego nie mam wątpliwości. Jeżeli chodzi o pytanie pana Michała Krzesło, no to daleko idąca spekulacja, panie Michale. Nie sądzę, żeby zarząd podejmował decyzję, chcąc pozbawić was kompetencji, podzielił nieruchomość wartą 1,5 miliona złotych na 15 działek po 100 tysięcy złotych i sprzedawał je poza tak powiem, państwa wiedzą. No, panie Michale, no to... Tak panie starosto, znam życie i często trudno jest uwierzyć w pewne rzeczy, a niestety one się zdarzają, więc tak, stąd moje pytanie wynikające z doświadczenia. Jeżeli można, panie przewodniczący. Proszę bardzo. To nie wiem, jakie są Michała doświadczenia, ale moje są takie, że generalnie wystarczy spojrzeć na mienie powiatu, jakie powiat ma i gdzie. Takie sprawozdanie z tego mienia co roku zarząd przekazuje Radzie Powiatu i ja w tym zasobie nieruchomości powiatu nie widzę takich, które można by było podzielić na, nie wiem, działki po 100 metrów kwadratowych. Chciałbym przypomnieć, żeby działkę podzielić, to trzeba ten podział zrobić po pierwsze zgodnie z planem miejscowym i plany miejscowe określają minimalne powierzchnie działek, które można dzielić, to jest raz, a dwa, no to jeżeli by działka nie była objęta miejscowym planem, no to nie wiem, no to by była działka rolna i nie można jej podzielić na mniejszą niż 3000 metrów, ale powiat takich działek w ogóle nie posiada. No, myślę, że jak pan Michał zerknie okiem na mienie powiatu, to nie będzie takiej działki, którą zgodnie z prawem można by było podzielić na mniejsze i wyprzedać po 100 tysięcy złotych. No, to jest coś nieprawdopodobnego, żeby zrobić. Więc pana obawy są moim zdaniem niezasadne, ale słusznie pan zauważył, że są takie nieruchomości do nabycia przez powiat, na których na przykład są urządzone drogi i my wykupujemy te nieruchomości aktem notarialnym tam, gdzie nie idzie inwestycja, to są jakieś zaszłe sprawy. Zdaje się, w zeszłym roku mieliśmy dwa takie akty notarialne i żeby zapłacić tym ludziom też, chyba nie pamiętam, po 30 ileś tysięcy za jakiś skrawek, pod którym był chodnik czy kawałek asfaltu, no to musieliśmy iść po zgodę do rady. No tak jakby oczywista kwestia, jest urządzona droga, ludziom się należą pieniądze, więc no też tak jakby no nie ma z czym tutaj dyskutować. To jest bardziej w tą stronę. Jedyna nieruchomość, jaką chcemy teraz nabyć w najbliższym czasie, tak jak powiedział wicestarosta, to jest nieruchomość Łubiska, która jest w narożniku naszej szkoły i będzie służyła na powiększenie terenu tej szkoły i chcemy ją zakupić od gazowni, bo tam jakieś urządzenia gazowe dotychczas były. I tyle, to naprawdę nie ma ukrytych jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, transakcji i tak dalej. Cały czas rada, jeżeli będą to nieruchomości na sprzedaż o większej wartości, a tylko takie mamy, bo to są wartości kilkumilionowe, to rada będzie wyrażała zgodę. Zresztą na większość sprzedaży tych nieruchomości mamy takie uchwały rady, więc
Więc to tyle chyba w tej kwestii. Ja tylko panie starosto, więc skoro tak dużo nie mamy takich transakcji, są te transakcje tak oczywiste, to szkodzi jakby się po prostu radę o to zapytać, tak? No, odbieranie nam jakby informacji, jakby decyzji w takich oczywistych sprawach, no to jest trochę niezrozumiałe, no według mnie, i nielogiczne. Dziękuję. Panie radny, ta uchwała jest wielowątkowa. Ona nie tylko mówi o sprzedaży i nabywaniu nieruchomości, ale też ma trzy inne wątki, więc... Ja tego zastrzeżenia mam tylko do tego... Głównym dla nas najważniejszym wątkiem jest przekazanie w trwały zarząd nieruchomości szkolnych i pozbycie się podejmowania decyzji przez zarząd, czy dyrektor może wyciąć suche drzewo, które stoi na terenie szkoły i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Bo to są tego typu decyzje związane z tym, że te nieruchomości nie są przekazane w trwały zarząd i o takie pierdoły musi dyrektor pytać zarząd i czekać na decyzję. Tu nie mam zastrzeżeń, natomiast zastrzeżenia mam, jak wcześniej wspomniałem. Dziękuję. Dziękuję. Uwagi zawsze są bardzo cenne. Proszę Państwa, jeśli pozwolicie, to jeszcze oddam głos panu Kasprzyckiemu na moment. Bardzo proszę, potem pan Antoni. Nie, to przepraszam, niechcąco podniosłem rękę. Bo głos ma pan Antoni Rosłon. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem podkreślić, że w gminie Piaseczno bardzo dobrze sprawdziła się tego typu uchwała, jeśli chodzi o placówki oświatowe. I jestem zdecydowanie za tym, żeby rzeczywiście umożliwić, a właściwie ułatwić wynajmowanie tych pomieszczeń. Nawet jestem za tym, żeby namawiać zarząd do tego, żeby te pieniądze zostawały w placówce, bo wtedy dyrektorzy chcieliby jak najczęściej wynajmować te pomieszczenia. One by lepiej żyły, że tak powiem, i funkcjonowały w terenie. Natomiast skoro są zastrzeżenia do tych kwot dotyczących 100 tysięcy złotych, a nawet zarząd twierdzi, czy też przedstawiciele zarządu, że takich transakcji i tak nie będzie, no to przecież można ograniczyć te kwoty do 50 tysięcy i wpisać dla uspokojenia wszystkich, że raz na kwartał będzie przekazane sprawozdanie dotyczące tych kwestii, czyli nabycia nieruchomości i ewentualnie zbycia. Dziękuję za ten głos. Nie widzę podniesionych rąk. Możliwe, że ktoś w międzyczasie się zgłaszał. Bardzo proszę. Podniosłem rękę, panie przewodniczący. Bardzo proszę, panie starosto, teraz widzę. Tak, dziękuję bardzo. Tak, proszę. Ja rozumiem obawy, tak? Rozumiem, że boicie się o własne kompetencje, o decyzje. W związku z tym moja propozycja jest konkretna. Proszę zaproponować taki zapis w tym regulaminie czy w tym dokumencie, abyście byli pewni, że zarząd, no mówiąc kolokwialnie, nie kachmęci za waszymi plecami. Panie Michale, czekam na jakąś propozycję wprowadzenia zapisu do tego regulaminu. Panie starosto, pozwoli pan, że tego nie zrobię na żywo, natomiast zrobimy to, że tak powiem, drogą mailową, ewentualnie na przed sesją, tak, bo rozumiem, nie jest to jakaś uchwała, też możemy, to przecież nie musimy głosować tego obligatoryjnie przed następną sesją na komisji, tak, tylko przecież możemy to odłożyć na następną sesję, tak, więc to nie ma tutaj żadnych sytuacji, które nas wiążą. I może po prostu, jeżeli wyjaśnimy te kwestie sporne, będzie nam łatwiej to zaakceptować w tych punktach. Okej, panie Michale. Jest dyskusja nad uchwałą, która jest w porządku obrad na sesję. Masz jakieś wątpliwości, to proszę podaj rozwiązanie swoich wątpliwości, tak żeby ta uchwała twoich wątpliwości nie budziła. No, jeżeli masz uwagi w naszą stronę, no to podaj propozycję. No, dla mnie to może być 50, 10 tysięcy, 15, tyle ile sobie państwo zażyczą i to żadna różnica. Naprawdę. My zaproponowaliśmy takie, a nie inne warunki, bo wydawało nam się, że to będzie w porządku. Jeżeli chciałbyś zaproponować inne, to proszę. No, a jeżeli nie masz pomysłu, no to taka bez pomysłu, to mało.
pewna jest. No nie no, o pomysłach przed chwilą, no to nie są tylko moje pomysły, ale również innych radnych. Natomiast co do konkretnych ostrych oraz doprecyzowanych zapisów, no nie będziemy tego też robili w formie dyskusji, tak? Natomiast... Ale od tego jest komisja przecież, żeby dyskutować i coś ustalić, wypracować stanowisko. No po to się spotkaliśmy dzisiaj. To znaczy, tak jak mówię, no to do kwestii podejmowania decyzji co do zbycia, bym po prostu wykreślił to, jeśli chodzi o te kwestie. Jeżeli chodzi o kwestie zarządzania nieruchomościami przez dyrektorów, nie mam tutaj uwag. No i to jest bardzo dobre stwierdzenie, bo ponieważ widzę różne wnioski padające w formie zapisków, to chyba prosiłbym albo panią Magdalenę, albo pana Antoniego o skonstruowanie wniosku pod głosowanie komisji. Będziemy autopoprawką zmieniali te zapisy. To panie przewodniczący, tak będę spróbuję coś zaproponować, jeśli możliwe. Proszę uprzejmie. Wnioskuję, aby do któregoś paragrafu albo stworzyć nowy paragraf i taki zapis dołączyć. Mianowicie zarząd powiatu raz na kwartał przekazuje sprawozdanie Radzie Powiatu z realizacji paragrafu 6 i 10 niniejszej uchwały. To jest właśnie zbycie tych nieruchomości i nabycie. Te dwa paragrafy o tym mówią. I dla uspokojenia sytuacji wnioskuję o obniżenie w tych paragrafach, w paragrafie 6 i w paragrafie 10, kwoty do 50 tysięcy. Wydaje mi się, że na początek zobaczymy przez rok czasu, jak to funkcjonuje, ile tych w ogóle transakcji będzie. I być może za rok wrócimy do tego i nie wiem, do 200 tysięcy zaproponujemy, czy z powrotem do 100 tysięcy. Ale żeby nie budziła ta uchwała kontrowersji, myślę, że tego typu poprawki spowodują, że będzie łatwiej przyjąć bezkompromisową tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. Proponowałbym wobec tego taki wniosek, mianowicie, bo tak powiem, chciałbym się wstrzelić w myśl pana Antoniego, żeby skonstruować zapis o tej koniecznej sprawozdawczości ze strony zarządu raz na kwartał. Ja bym tego nie wiązał z żadnym z paragrafów istniejących, tylko chyba należałoby gdzieś coś dopisać, żeby każdorazowa albo też właśnie kwartalne sprawozdania dotyczyły obrotu gruntami czy też nieruchomościami dokonywanymi w ciągu kwartału. To byłby jeden wniosek do głosowania, drugi dotyczyłby tej kwoty. Czy też możemy traktować, panie Antoni, to jako wniosek formalny, 50 tysięcy? Panie przewodniczący, są to wnioski merytoryczne. Ja taką zgłaszam propozycję, natomiast no, ta komisja zagłosuje lub za lub przeciw temu wnioskowi, czy tym odrębnym wnioskom. Jeżeli pan przewodniczący sugeruje, żeby rozdzielić te dwa wnioski, ja nie mam nic przeciwko. Ważne, żeby po prostu tak mi się wydaje, wszyscy byli przekonani, to do dobrej intencji. Tak jest. Pani Magdalena chciałaby coś dodać? Nie, no tylko wniosek formalny, tak, żeby w punkcie 6, w punkcie 1 i 2 z nich kwoty 50 tysięcy, to można przegłosować. Natomiast w punkcie 5, to co jest napisane w tej chwili, dodać zmienić punkt pierwszy i dodać punkt drugi, który obejmie propozycję sprawozdawczości raz na kwartał. I to są wszystkie zmiany w tej uchwale. Dziękuję. Za szybko, tak? Ale mówimy o uchwale czy o zasadach? O zasadach. Magda mówi o zasadach, więc chyba wszyscy są co do tego zgodni, bo nie ma innych głosów. To
proponowałbym, żeby pan przewodniczący taką poprawkę w tej uchwale przegłosował, żeby kwoty w paragrafie 6 ustęp 1.2 zmienić na 50 tysięcy złotych i we wcześniejszym paragrafie 5 o nabyciu nieruchomości decyduje zarząd drogę uchwały z zastrzeżeniem paragrafu 6, zrobić punkt 1 i 2 i w drugim napisać, że zarząd składa sprawozdanie kwartalne na koniec każdego kwartału Radzie Powiatu na najbliższej sesji i tyle. Dobra. W takim razie pierwsze głosowanie dotyczy kwoty. Panie przewodniczący, jeszcze chciałbym tylko uzupełnić, że te kwoty 100 tysięcy złotych są umieszczone zarówno w paragrafie 6, jak i w paragrafie 10, bo w jednym jest mowa o zbyciu, a w drugim nabyciu. Dobra, to rozumiem, że te rzeczy to już można hurtem poprawić, czyli jeśli komisja uzna, że przyjmujemy kwotę 50 i większością głosów tak przyjmiemy, to zmienimy oczywiście w każdej pozycji listu na 50. Ale najpierw przekonajmy się, czy mamy większość co do tego sposobu myślenia. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny. Kto z pań i panów jest za zmianą wartości 100 na 50 tysięcy. Pani Moniko, proszę o przeprowadzenie głosowania. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Jestem za. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Lichocki. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Kazimierz Porębski. Wstrzymuję się. Pan Włodzimierz Rasiński. Widzę na czacie, że jest za, więc zapisuję głos. Pan Antoni Rosłon. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Pani Katarzyna Strzelecka. Przepraszam, jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Aleksandra Wójcik, jestem za. Proszę o podanie wyniku. Już podaję. 13 głosów za, przeciw 0, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Stawiamy, w takim razie będziemy przedstawiając Radzie postanowienie komisji, tą autopoprawkę związaną z wielkością tych kwot dopuszczalnych do samodzielnej decyzji zarządu. Teraz głosujemy drugi wniosek formalny, paragraf 5, do którego dopisujemy, ponieważ nie sformułowano takiego detalicznego zapisu, dopisujemy ten punkt dotyczący sprawozdawczości. Pan starosta byłby łaskaw jeszcze raz skonstruować ten zapis. Zarząd powiatu na koniec każdego przedstawi sprawozdanie na koniec każdego kwartału z wykonania tej uchwały na najbliższej sesji Rady Powiatu po zakończeniu kwartału. Panie przewodniczący, można zabrać głos? Proszę bardzo. Widzę, że zmierzacie państwo do tego, żeby przegłosować ten wniosek. W związku z tym wprowadzam ten wniosek jako autopoprawkę do projektu tej uchwały i zwalniam państwa, żeby zaoszczędzić trochę czasu. To już wprowadziliśmy ten zapis do projektu uchwały. Obok mnie siedzi pani naczelnik, która dopisała ten fragment. Dziękuję panie starosto, to jest bardzo racjonalne i bardzo ułatwiające nam życie. Tak. Proszę państwa, w takim razie z tymi dwiema poprawkami, czy możemy przegłosować całość uchwały razem z regulaminem też poprawionym w drodze dyskusji i po debacie.
takim razie kto z pani? Czy pan Dariusz chciałby zabrać głos? Nie, przygotowałem mikrofon tylko. Do głosowania. Dobrze. W takim razie kto z pani panów jest za przyjęciem w całości z poprawkami tej uchwały? Bardzo proszę o głosowanie. Pani Moniko. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Michał Grzesło. I tu państwa zaskoczę, jestem za. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Lichocki. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Kazimierz Porębski. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Jestem za. Nie wiem, czy mnie słychać, napisałem na czacie. Jeszcze cię słychać, Włodaczku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pan Antoni Rosłon. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Jestem za. 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Komisja przyjęła projekt uchwały. Przechodzimy od razu do następnej w tej serii. Właśnie mamy okazję przećwiczyć wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przy ulicy Elektronicznej 4. Bardzo proszę, panie starosto. Czy pan Lis byłby łaskaw? Jest mikrofon. Przedstawiam projekt uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piaseczyń przy ulicy Elektronicznej 4. Tutaj znowu powołuję się na ustawę o samorządzie powiatowym z 2020 roku. I w paragrafie pierwszym czytamy, wyraża się zgodę na ponowne zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Elektronicznej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne i części działek. Tu są przytoczone numery działek z obrębu Piaseczna. I dalej czytamy w paragrafie drugim. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie. Aha, mówimy tutaj oczywiście o rocznym wynajęciu. Zaraz będę to wyjaśniał. Na podstawie umowy dzierżawy zawartej 27 grudnia 2019 roku z firmą Prodbet spółka z o. Powiat wydzierżawił na okres jednego roku, licząc od dnia 1 stycznia 2020 roku, nieruchomość położoną w Piasecznie przy ulicy Elektronicznej 4 za czynsz dzierżawny 5000 zł netto. I wnioskiem z 12 października tegoż roku firma Prodbet wystąpiła o przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas wyżej wymienionej części nieruchomości na czas określony 10 lat lub na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, który jest sąsiadem tej nieruchomości i zaproponował przedłużenie dzierżawy maksymalnie na okres 2 lat, podnosząc, iż na chwilę obecną Wydział IRD korzysta z zaplecza terenowego znajdującego się w bazie w Wilczej Górze, składowanie tam elementów dróg, ziemi pozyskanych z otworzenia rowów. W przypadku korzystania jedynie z zaplecza na ulicy Elektronicznej może to skutkować brakiem miejsca na składowanie niektórych materiałów, a w konsekwencji koniecznością powiększenia zaplecza. Zgodnie z artykułem 12 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, które przedmiotem jest ta sama nieruchomość, zgodę na jej zawarcie wyraża Rada Powiatu. I tak jak czytałem w tekście uchwały, projektu uchwały, dotychczasowy dzierżawca wystąpi z propozycją przedłużenia tej dzierżawy, tak jak proponował, o 10 lat. My proponujemy jeszcze skrócenie tego okresu, który zaproponował pan naczelnik, i proponujemy wydzierżawienie tego terenu na okres 1 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Pani Magdalena Mika, bardzo proszę.
A, bo ja mam tę rękę podniesioną. Znaczy, tak, ja nie chciałam, ale w sumie się zapytam. Te 5 tysięcy złotych, czy to nie rozumiem, że stawać za 3 tysiące metrów razy z płacimy w linii pieszą, tak? Może spróbujemy od razu odpowiedzieć, panie starosto? To jest 5 tysięcy złotych netto plus VAT miesięcznie. Firma ProBet zaproponowała podwyższenie tego, sama bez własnej inicjatywy, zaproponowała podwyższenie tego czynszu do o kwotę 1000 zł, czyli płaciliby od stycznia do kwietnia, wtedy kiedy jest mniejszy popyt na tą mieszankę cementową, płaciliby 6000 zł, a od maja do końca roku płaciliby 6,5 tysiąca złotych netto, czyli 1,5 tysiąca złotych proponują podwyżki. Ja przepraszam, mam pytanie, bo do tej pory ustawa obowiązywała, że według stawek na danym terenie, tak, kierujemy się stawkami, które dana gmina uchwaliła, ale ponieważ powiaty obejmują kilka gmin. I pytanie, czy ta suma po prostu wynika z tych 3000 metrów, czy też wydanie 0,3 hektara, tak? Czyli 3000 metrów razy stawka. To jest ta suma. Jaka jest stawka w tej chwili w gminie Piaseczna? Pani radna, my jesteśmy powiatem piaseczyńskim i zarząd ustala czynsz najmu. To, że państwa informujemy, to informujemy, żeby nie było niedomówień. Natomiast kwestie ustalenia czynszu ustala zarząd i nic stawki na terenie gminy tutaj do rzeczy nie mają. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, tak jak pan wicestarosta powiedział, jeżeli jest zawierana umowa kolejna z tym podmiotem, który już miał umowę wcześniej na dzierżawę, to jest wymagana zgoda rady na podpisanie takiej umowy. Natomiast warunki, w tym warunki finansowe, są w kompetencji zarządu i tutaj żadnych stawek obowiązujących w gminie Piaseczno, jak i w innej gminie, my nie stosujemy, bo to nie jest nasze ani zarządzenie burmistrza nas nie obowiązuje, ani uchwała rady nas nie obowiązuje, bo my mamy swoją radę, która wyraża nam zgodę i mamy swój zarząd, który ustala szczegółowe warunki, w tym cenę najmu nieruchomości. Dziękuję. Czy to już wyjaśnia sprawę pani Magdaleno? No to wydaje mi się, że to jest dosyć niski, bo rzeczywiście jednak do szkody to nie to jest. Jeden na przestrzeni betonu to jest 200 zł, oni tam sprzedają 1000 metrów betonu. Także pytanie, dlaczego taka niska stawka w takim razie. A skąd pani wie, ile oni sprzedają betonu? Jest pani w radzie nadzorczej spółki, prezesem pani jest. Jestem w radzie nadzorczej spółki, natomiast dbam o interes powiatu. I teraz sytuacja jest taka, że firma Sitamu utrzymuje od wielu, wielu lat, to znaczy, że sprzedaje bardzo dużo betonu. Pytanie, do czego należy odnieść stawkę 5 tysięcy złotych miesięcznie? Wydaje mi się, że ta stawka jest niewielka. Stąd próbowałam to odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że wynajmujemy nieruchomości w oparciu o stawki zarządzeń burmistrzów na danym terenie, bądź wójtów, tak? Bo wcześniej gdzieś tego typu informacja była udzielona. Stąd moje pytanie, dlaczego 5 czy 6 tysięcy nawet z podwyżką, a nie więcej za 3 tysiące metrów utwardzonego terenu z dojazdem obok w pewnym sensie obiektu handlowego. Czy z tego terenu nie można było wyciągnąć więcej pieniędzy? Bardzo dziękuję. Rozumiem, że zarząd powiatu wyważył tą umowę dzierżawy no, w sposób optymalny i rynkowo słuszny. Jeśli tak, panie podstarosto, proszę to potwierdzić. Tak, oczywiście. No właśnie. Który starosta ma potwierdzać? Starosta Głód powiedział wyraźnie, tak? My te stawki opieramy na pewnym racjonalnym myśleniu i szacunkach, czy nam się to opłaca, czy nie, tak? No przede wszystkim, prawda? No tak jest. Natomiast to skrócenie do jednego roku, czy da się też obronić? Czemu tak krótko? Czy mamy? Pan naczelnik Wydziału Inwestycji powiedział, że jeżeli, znaczy powiem Państwu tak, no jeżeli uda nam się sprzedać nieruchomość na Wilczej Górze, to tak naprawdę okres dzierżawy nie ma znaczenia, tylko istotny jest okres wypowiedzenia tej umowy.
jak również okres wypowiedzenia też powinien się troszeczkę odnosić do tego, jaką działalność prowadzi dany podmiot. Ten podmiot potrzebuje no, co najmniej kilku miesięcy na to, żeby się stamtąd wyprowadzić. Dlatego proponujemy półroczny okres wypowiedzenia. Zdemontowanie tej instalacji, znalezienie kolejnego miejsca na prowadzenie tego działalności, to nie jest zabranie teczki pod pachy i wyniesienie się. Dlatego taka jest nasza propozycja. Ten rok no, uważamy za taki, powiedziałbym, optymalny taki termin wynajęcia tej nieruchomości. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę podniesionych rąk. W takim razie przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem albo też rekomendowaniem Radzie przyjęcia tej uchwały? Proszę o głosowanie. Pani Moniko, głosujemy. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Wstrzymuję się. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Lichocki. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Wstrzymuję się. Pan Kazimierz Korębski. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Jestem za. Pan Antoni Rosłon. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Wstrzymuję się. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Wstrzymuję się. Proszę o wyniki. 10 głosów za, przeciw 0, 4 wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja zaaprobowała ten projekt uchwały. Szanowni Państwo, zmieniamy temat, ponieważ kolejnym naszym dzisiejszym punktem jest zapoznanie się i przedyskutowanie projektu budżetu na rok 2021. Dziękuję panu Tadeuszowi za cierpliwość i przebywanie z nami do tego momentu. Bardzo proszę o zreferowanie podstawowych założeń budżetu. Szanowni Państwo, przedstawię w takim razie te informacje. Panie Przewodniczący, czy ja mogłem jeszcze tylko dosłownie jedno słowo? Przepraszam Panie Tadeuszu, bardzo proszę Panie Starosto. Ja bardzo przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale w międzyczasie siedząca obok mnie Pani Naczelnik znalazła stawki obowiązujące za wynajęcie terenów na terenie gminy Piaseczno. I przeliczyliśmy szybko te stawki. Według tych stawek uchwalonych przez gminę Piaseczno ten podmiot płaciłby 48 tysięcy złotych rocznie, a my od niego w przyszłym roku będziemy brali 88, czyli prawie 90 tysięcy złotych. To jest takie wyjaśnienie na sprawie wątpliwości Pani. Dziękuję bardzo. Jednym słowem, gmina Piaseczno jest niegospodarna. W każdym razie mniej niż my. Nie burmistrzu były. Radni podjęli taką uchwałę. Dziękuję bardzo. Wracamy do debaty nad budżetem. Bardzo proszę Panie Tadeusz. Już. W takim razie przedstawiam te podstawowe informacje. W projekcie budżetu na rok przyszły planowane dochody budżetowe ogółem zostały określone w wysokości 294 917 755 zł i są
niższe w porównaniu z przewidywanymi w tym roku o 6 650 279 zł. Dochody bieżące wynoszą 288 915 955 zł i są wyższe dla odmiany od przewidywanych w tym roku 11 341 938 zł. Co wynika z, przede wszystkim z wyższych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych i wyższych dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, wynoszą 6 milionów 1800 zł i są niższe od przewidywanych w tym roku o 17 992 217 zł. Z tym, że tutaj oczywiście wynika to z tego, że w projekcie budżetu nie ma ujętych środków z tytułu pomocy finansowej z gmin, jako też środków z funduszy rządowych. Wiemy, że zarząd złożył wnioski, jeżeli chodzi o środki z funduszu rządowych i należy się spodziewać, że te środki otrzymamy. Jeżeli chodzi o pomoc finansową z gmin, to już mamy informację z gminy Piaseczno, że przeznacza na tę pomoc 3 200 000 złotych, więc należy się spodziewać, że w trakcie przyszłego roku te dochody będą wzrastać, a co za tym idzie również wydatki inwestycyjne. Planowane wydatki ogółem wynoszą 309 666 085 zł i w porównaniu z przewidywanymi w tym roku są niższe o 2 452 424 zł. Wydatki bieżące określono w kwocie 278 709 235 zł, to znaczy w kwocie wyższej o 16 538 794 zł niż przewidywano w roku bieżącym. Ten wzrost dotyczy przede wszystkim wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Chodzi tutaj o kwotę 10 600 161 zł, a także niestety o kwotę, którą należy przeznaczyć na obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, czyli tak zwane janosikowe, które jest wyższe niż w tym roku o 4 074 280 zł. Tak to niestety wygląda. Dodam tylko, że najwyższe wydatki bieżące określono na zadania właśnie z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota ponad 98 milionów oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie. Jest to kwota prawie 60,5 miliona złotych. No i to nieszczęsne nosikowe, które stanowi 21% wszystkich wydatków bieżących określonych w projekcie budżetu i wynosi 58 360 224 zł. Więc jest to kwota naprawdę znacząca. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to w projekcie są ujęte w kwocie 30 956 850 zł. W tym wydatki inwestycyjne to 30 356 850 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to są środki w wysokości 100 000 zł na zakup samochodu typu van i laserowego przyrządu do pomiaru prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Oczywiście to są środki, które będą ewentualnie przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Oraz 500 tysięcy zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynikiem tych określonych dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w wysokości 14 748 330 zł. I zarząd tutaj proponuje sfinansowanie tego deficytu środkami europejskimi, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym w wysokości 788 855 zł. Wolnymi środkami w wysokości 3 959 475 zł oraz emisją obligacji w kwocie 10 milionów
przepraszam bardzo. I tutaj są to środki z emisji, która byłaby przeprowadzana w roku przyszłym zamiast emisji, która nie dojdzie do skutku w roku bieżącym. Po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby te emisje w tym roku przeprowadzić i nie ma sensu tego robić wcześniej, żeby stworzyć wolne środki, skoro ewentualnie można to uczynić w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o rozchody budżetu, wynoszą 10 301 600 zł. W tym 10 milionów to jest wykup obligacji i 301 600 zł to spłata kredytu. I tutaj zgodnie zresztą z wieloletnią prognozą finansową i z uchwałą Rady kolejne 10 milionów z emisji obligacji było przeznaczone na spłatę tego długu. W efekcie przychody budżetu ogółem wynoszą w projekcie budżetu 25 049 330 zł, z czego 788 855 zł stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, mając w skrócie niewykorzystane w roku 2020, 4 261 075 zł wolne środki oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20 milionów złotych. Na koniec roku 2021 stan zadłużenia powiatu wynosi 71 milionów 800 tysięcy złotych, co stanowi 24,3% planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Jeszcze dodam, że oczywiście spełnione są wymogi określone w ustawie o finansach publicznych w artykule 242 i 243, co jest rzecz jasna warunkiem możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prawnikowi. Proszę państwa, myślę, że takim najbardziej interesującym naszą komisję strategii gospodarczej tematem są kwestie inwestycji i przeznaczonych na te cele kwot, wobec czego myślę, że takim koreferatem w tym momencie będzie wypowiedź pana starosty na temat celowości różnych inwestycji, które pan starosta zaproponował i które są przedmiotem również naszej troski radnych z naszych okręgów wyborczych. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, państwo radni. No, ten budżet inwestycyjny w bardzo dużej mierze jest odzwierciedleniem państwa wniosków zarówno tych składanych ustnie na sesjach, komisjach, jak i wniosków złożonych na piśmie do zarządu, więc ja też w tym roku tą tabelkę inwestycyjną podzieliłem państwu na poszczególne zadania i na poszczególne gminy, bo pod tym względem państwo też co roku ten budżet analizowaliście. Przesłałem ją do państwa, więc ja myślę, że w związku z tym, że to są państwa wnioski tak naprawdę w dużej mierze uwzględnione w tym, to państwo doskonale znają te potrzeby i te zadania inwestycyjne, które są odzwierciedleniem tego w naszym budżecie inwestycyjnym, to skupiłbym się na tym, żeby może nie mówić szczegółowo o każdej pozycji, natomiast chętnie odpowiem na jakieś pytania, jeżeli do którejś pozycji są. Część radnych już uzyskało takie odpowiedzi na komisji budżetu, chociaż inwestycje jeszcze nie były realizowane, ale w kolejnych wnioskach pojawiły się pytania, więc ja odpowiedziałem na te pytania. Więc myślę, żeby nie przedłużać i nie opowiadać o tym samym, to prosiłbym o jakieś pytania, bądź jak są jakieś niejasności, to ja dopowiem coś, co nie jest w tej tabelce napisane. Starałem się, żeby było wszystko dosyć jasne. Dziękuję bardzo, panie starosto. Otwieram debatę. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zabrać głos? Widzę, pan zgłasza się pan Michał Grzesło. Bardzo proszę, panie Michale. Ja chciałem tytułem wstępu powiedzieć, że budżet, który został nam przedstawiony, jest
no, po raz pierwszy tak zbilansowany, jeśli chodzi o inwestycje w różnych gminach i to cieszy, że presja jakby na niektóre nasz klub między innymi przeprowadził, że po prostu no, no nie tylko są gminy dwie w naszym powiecie, ale również inne gminy. I to ma odzwierciedlenie. Oczywiście wnioski składane przez radnych zostały uwzględnione, natomiast przez wiele lat nie były te wnioski uwzględniane, choćby z gminy Arczyn czy gminy Lesznowola. Więc to jest jakby jeden punkt, który no, cieszy, tak, że inwestycje będą bardziej sprawiedliwe rozłożone i to jeden punkt. Natomiast druga kwestia to jest kwestia obligacji, tak? My jako klub PiS powtarzaliśmy, że będzie zwrot z rządowej puli i te obligacje, emisja tych obligacji była nieuzasadniona. Ta sytuacja, która jest zapisana w budżecie, po prostu to odzwierciedla i jakby potwierdza to, co mówiliśmy pół roku temu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo proszę, kto następny chciałby? Ja może się odniosę do wypowiedzi Michała w tej drugiej części. To wyprzedzi czarę szereg innych pytań. Bardzo proszę, panie starosta. No bo w pierwszej części to nie będę komentował, jeżeli pan radny no, ma poczucie, że presja wywierana na mnie coś odniosła, to niech tak będzie. Niech takie poczucie pan radny ma. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię obligacji, to od samego początku powtarzaliśmy przy prezentowaniu tej uchwały, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to my nie wyemitujemy tych obligacji. Natomiast uchwała Rady dała nam zielone światło i bezpieczeństwo tego, że jeżeli uchwałę podjęliśmy w lipcu, to mogliśmy niezwłocznie ogłosić przetargi. Chciałbym przypomnieć Państwu radnym, że kwotę z programu rządowych inwestycji lokalnych 7,3 miliona dostaliśmy w drugiej połowie września i tak naprawdę dopiero wtedy mieliśmy gwarancję, że te pieniądze będą. No to gdybyśmy ogłosili przetargi w drugiej połowie września, to byśmy je rozstrzygnęli może do połowy października i inwestycje byśmy zaczęli na początku listopada, więc generalnie byśmy ich nie skończyli w tym roku, no bo ze względów na krótki czas nie byłoby to możliwe. Stąd była ta uchwała o obligacjach, aby mieć takie bezpieczeństwo i podobny ruch robimy na rok przyszły, w związku z tym, że tych obligacji nie wyemitowaliśmy, chcemy ich emisję przesunąć na rok przyszły, jeżeli będzie taka potrzeba, co chcę zaznaczyć. No, chciałbym powiedzieć również, że złożyliśmy wnioski do rządowego programu inwestycji lokalnych, 9 wniosków na kwotę ponad 50 milionów złotych. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów rozstrzygnięcie tego konkursu miało być do 30 października, czyli przed złożeniem budżetu Radzie, czyli do 15 listopada. Niestety 30 października, czyli w dniu, w którym miały być wyniki, uchwała Rady Ministrów została zmieniona, że po prostu wynik konkursu zostanie przedstawiony przez pana premiera w ciągu 14 dni, od kiedy komisja oceniająca wnioski przekaże rekomendacje panu premierowi. Natomiast w tej uchwale nie napisano, kiedy ta komisja ma te prace zakończyć. Więc tak naprawdę termin ten z 30 października, kiedy powinniśmy wiedzieć o wysokości środków, jakie otrzymamy na rok przyszły, został określony na nie wiadomo kiedy tak naprawdę. W związku z tym posiłkujemy się też w tym roku tą uchwałą o obligacjach, o przesunięciu emisji tych obligacji. Natomiast zaznaczam, że obligacje będą emitowane w momencie, kiedy będzie taka potrzeba, czyli w końcówce roku, kiedy będzie wiadomo, że dochody, które uzyskamy w ciągu roku budżetowego, nie będą w stanie pokryć wydatków, na które się zobowiążemy. No, ja już w tym roku ogłosiłem 3 przetargi i mamy otwarte oferty na rok przyszły. Zaraz po sesji budżetowej chciałbym ogłosić kolejne przetargi.
No i po prostu muszę mieć taką gwarancję w postaci takiej uchwały, że kiedy przyjdzie do płatności, a pieniędzy nie będzie, bo nie wiadomo na tą chwilę, kiedy będą, no to te obligacje będziemy musieli wypuścić. Chociaż zakładam, że nie będzie takiej potrzeby, bo jakieś pieniądze otrzymamy z tego programu. Dziękuję. Dziękuję, panie starosto. To zabrzmiało bardzo uspokajająco i konstruktywnie przy okazji, bo rzeczywiście jak się ogłasza przetarg, to zabezpieczenie finansowe trzeba mieć, to jest kwestia uczciwości. O głos prosi pani Magdalena Mika-Kosiok, chyba że ta ręka jeszcze tam jest z dawnych czasów. Czy tak, pani Magdalena? Nie, ręka jest jak najbardziej aktualna. Tak, aktualna. Ja się bardzo cieszę, że myśmy tę obligację uchwalili i mam nadzieję, że nam to wejdzie w krew, bo to po prostu, nawet jeżeli ich nie wykorzystamy, to zawsze możemy ogłaszać przetargów na więcej. I w sytuacji niewykorzystania, bo do tej pory nam zawsze jakieś pieniądze wracały, da to nam taki efekt, że znaczy obligacje na zaś i w ogóle w kolejnych latach powinny stać się po prostu praktyką po to, żebyśmy mogli budować więcej. I bardzo często myślę, że będzie sytuacja taka, że po prostu my ich nie będziemy wykorzystywać, ale nam będą dawały taką gwarancję poduszki finansowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To naturalnie, że to jest zwyczajna praktyka i byłaby zupełnie usprawiedliwiona, gdyby nie to, że za nami wlochą się jeszcze obligacje zaciągane, wypuszczane przez dwie kadencje wcześniej. I na płatność tych obligacji musimy zawsze robić jakąś rezerwę w naszym budżecie. Tutaj rozumiem wobec tego wypowiedź pana Michała w ten sposób, że tamte zaległości, zadłużenia powinniśmy w miarę możliwości spłacać. Ale mam na to własną receptę, mianowicie mamy obniżone znacznie dochody i spodziewamy się niższych dochodów, jak powiedział pan Tadeusz, a podwyższa nam się janosikowo. Ten haracz, który musimy odprowadzać zgodnie z ustawą i nikt nas z tego nie chce zwolnić mimo wysiłków różnych. Bardzo proszę, kto chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach merytorycznych związanych z naszym przyszłorocznym budżetem. Nie widzę rąk podniesionych. Jeśli ktoś nie podnosi ręki, tylko chciałby coś powiedzieć, to bardzo proszę, to jest ten moment. No ja się bardzo cieszę, panie przewodniczący. Tak jak powiedział Michał, budżet jest bardzo zrównoważony. Jest odpowiadający potrzebom, które państwo zgłosili, więc no ja tutaj się wcale nie dziwię, że nie ma chętnych do zabrania głosu, bo rozumiem, że wszyscy są zadowoleni z tego budżetu. Cieszę się, że chociaż raz mi się udało bez tak wielkiej krytyki coś zrobić. No i tego będziemy również bronić na nadchodzącej sesji budżetowej. Mam nadzieję, że tylko dobre wiadomości będziemy otrzymywali również z tych źródeł państwowych, o których pan starosta mówił. Proszę państwa, wobec tego bardzo bym prosił o upoważnienie komisji strategii gospodarczej dla przewodniczącego tejże komisji do prezentowania naszego poglądu na temat budżetu na Komisji Budżetu i Finansów, którą za kilka dni zwołuje pan przewodniczący Antoni Rosła. Zgodnie ze zwyczajem i praktyką przewodniczący wszystkich komisji na tejże Komisji Budżetowej mają przedstawiać swoje wyniki przemyśleń i analiz oraz upoważnień. W tej sytuacji przystępujemy do głosowania. Jeżeli można jeszcze, chciałbym dodać, bo na tą komisję zbiorczą finansów ja będę prezentował autopoprawkę do planu inwestycji, gdyż 18 listopada gmina Piaseczno podjęła dwie uchwały przyznające nam pomoc finansową na drogę 28-25, czyli to jest skrzyżowanie Dzikiej Gęsi i Źródlanej, jak również skrzyżowanie drogi 25 z drogą 29, czyli to jest skrzyżowanie ulicy, zdaje się też Źródlanej z ulicą Dworską, to jest przy cmentarzu w Jadgarzewie.
Gmina Piaseczno w 100% chce sfinansować te dwie inwestycje, to jest budowa rond na obu skrzyżowaniach, więc ja chciałbym to na sesję budżetową wprowadzić i to będzie taka autopoprawka, tam naszych środków nie będzie. Dlatego chciałbym też w związku z tym, że mamy problemy z zakończeniem dokumentacji projektowej na drogę 2809, zdaje się, to jest dokumentacja chodnika w Brzeźcach. Tam jest problem z działkami, z okazaniem granic. No, musi się takie pełne odbyć okazanie, co jest długą procedurą. Trzeba wysyłać zwrotki, zawiadomienia, pójść w teren i tak dalej, złożyć wszystko to do naszej geodezji. I z drogą 2823, która też nie była przedsięwzięciem, tylko zadaniem jednorocznym. I tam jest kwestia tego, że Orange buduje światłowód i musimy się dogadać do lokalizacji tego światłowodu i to jest dla nas korzystne, bo jeżeli Orange zbuduje ten światłowód, my nie będziemy z kolei musieli budować kanału technologicznego w tej drodze, co jest dużym kosztem, a ten kanał był pusty, skoro Orange robi swój projekt na światłowód. I te dwa zadania jednoroczne chciałbym, żeby to były przedsięwzięcia, czyli chciałbym je przesunąć na rok przyszły, także informuję, że taką autopoprawkę na Komisji Budżetu będę chciał zaprezentować Komisji. Dziękuję. Dziękuję. No w tej sytuacji my przyjmujemy do aprobującej wiadomości informację o tych autopoprawkach. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to rozumiem, że możemy przyjąć przez głosowanie całość projektu budżetu jako komisja. Tak, czyli tutaj prosiłbym o upoważnienie do prezentowania pozytywnej opinii Komisji Strategii Gospodarczej. Kto z pań i panów jest za takim stanowiskiem naszej komisji? Bardzo proszę, pani Moniko, przystępujemy do głosowania. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Pan Michał Grzesło. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Lichocki. Wstrzymuję się. Pan Zdzisław Lis. Pan Zdzisław Lis. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Kazimierz Porębski. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Pan Włodzimierz Rasiński. Pan Antoni Rosłon. Przepraszam, ja miałem kłopoty techniczne. Ja się wstrzymuję. Miałem problem z łączem. Dobrze zanotowałam. Pan Antoni Rosłon. Dziękuję. Widzę, że pan Włodzimierz Rasiński jest za. A pan Antoni, proszę o głos. Proszę włączyć mikrofon, panie Antoni. Dany ma mikrofon. Napisać na czacie. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Aleksandra Wójcik. Jeszcze raz zapytam, pan Antoni Rosłon. Panie Antoni, proszę włączyć mikrofon. Nie mamy łączności. Podaję wyniki. 9 głosów za, przeciw 0, 2 wstrzymujące. Dziękuję.
Rozumiem, że brakowało nam tu kilku głosów obecnych członków komisji, ale z przyczyn technicznych nie mogli zabrać głosu. Pan Rasiński właśnie powiedział, że ma taki kłopot. Rozumiem, że większością głosów komisja upoważniła przewodniczącego do reprezentowania pozytywnego poglądu na temat przyszłorocznego budżetu. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie. I przedostatni punkt, sprawy różne, bardzo proszę, kto z pań i panów chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad komisji? To może ponieważ... ja głos. Dobrze, dwa głosy. Pierwszy był Wojciech Kaczorowski, bardzo proszę Wojtku, potem Magdalena. Ja chciałem się prosić pana starostę o interwencję, bo już półtora miesiąca ponad proszę pana dyrektora Grzegorza Kaczyka o oczyszczenie rowu na ulicy Pionierów z drzew. Tam już naprawdę wyrastają drzewa, na które niedługo będzie trzeba pozwolenie dostać, żeby je usunąć. Panie starosto, ja bardzo proszę, bo to, no ja nie wiem, ja tyle razy do tego człowieka mówię, on mnie obiecuje i nic się nie dzieje. Także samo miał na Pionierów 38, miał także samo udrożnić dostęp do skrzynki gazowej, bo tak zasypali, że nie ma dostępu i inkasent nie może spisać gazomierza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zajmiemy się tematami oczywiście. Rozumiem, że pan starosta to zarejestrował. Bardzo proszę, pani Magdalena Mika-Kosiuk. Znaczy ja chciałam na końcu dzisiaj... A to jesteś na końcu. Przed tobą nie ma nikogo w kolejce. Jak już nie ma nikogo, to droga 2801 był przez Dębówkę. Dzisiaj tam radna zgłaszała problem z tą drogą, nie wiem. Temat mi nie jest bliżej znany. Ja w pierwszym momencie miałam wrażenie, że to jest droga gminna, natomiast jest to droga powiatowa. I jeżeli pan starosta może określić, jaki jest plany co do poprawy jakości tej drogi. To jest droga w Konstancinie, czyli u pana starosty. Na pewno temat znany. Tak, dlatego znam jej stan techniczny. Droga jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Nawet jechałem ją ostatnio, nie ma żadnej dziury. Jeżeli chodzi o budowę jakiegoś chodnika przy tej drodze, to na tą chwilę nie mamy tego w inwestycjach, więc nie projektujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie dostrzegam innych rąk w górze, wobec tego sobie udzielę głosu. I jako radny z okręgu Tarczyn Prażmów chciałbym poprosić pana starostę o złożenie wniosku do marszałka województwa o skorzystanie z drogi, z funduszu wspierającego drogi transportu rolniczego i poprawienie naszej powiatowej drogi w Tarczynie, w gminie Tarczyn na odcinku Prace Małe od drogi wojewódzkiej w Pracach Małych do wsi Gąski. Droga wymaga wymiany nakładki. I to jest, tak powiem, głos społeczności miejscowej. No, ta inwestycja jest ujęta w planie na 2021 rok w wysokości 900 tysięcy złotych. Jeżeli spełnimy warunki formalne, żeby złożyć taki wniosek o dotację do marszałka, to oczywiście go złożymy i wtedy zmienimy montaż finansowy albo po prostu zrobimy dłuższy odcinek tej drogi. Także po naszej stronie pieniądze są zabezpieczone. Jeżeli będziemy mogli złożyć wniosek i przejść ocenę formalną, to go oczywiście złożymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Znaczy ja jeszcze mam jedną prośbę, czy można? No proszę, bardzo proszę. Pan starosta na Komisji Finansów, kiedy zapytałam o ulicę Ułanów, mówił, że otrzymał odpowiedź z gminy Leczna Wola, że nie ma planów na budowę kanalizacji. Czy ja mogłabym prosić o przesłanie tej odpowiedzi, kopii tej odpowiedzi? Bardzo dziękuję.
Tak, oczywiście. Proszę Państwa, rozumiem, że komisja po dwóch godzinach obrad jest już nieco zmęczona, ale to jest ostatni moment na złożenie jeszcze różnego rodzaju petycji, zapytań, wolnych wniosków i tego rodzaju wypowiedzi. Nie widzę, nie dostrzegam rąk w górze, nie dostrzegam żadnych zapisów na czacie. W takim razie uznaję, że program dzisiejszego posiedzenia wyczerpaliśmy. Chciałbym serdecznie podziękować panom starostom, ale również pracownikom starostwa, paniom, które współpracowały ze starostą Lisem i panu Tadeuszowi, naszemu skarbnikowi, za cierpliwość i wytrwałość i obecność. Dziękuję wszystkim. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo Państwu i do zobaczenia przy najbliższej, znowu mam nadzieję, niestety zdalnej sesji. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia Państwu.